Witam w 10 już z serii filmie na temat budowy zegara Nixie z logiką zbudowaną z przekaźników. Mówiąc wprost, zegar jest gotowy i trzeba go uruchamiać. Mocno rzuca się tu w oczy charakterystyczne zapalanie się lamp. To, jak podejrzewam, wynik zastosowania powielacza napięcia oraz przede wszystkim względnie niskiego napięcia zasilania. Dzieje się tak szczególnie po dłuższym postoju i bez względu na powód, wygląda ciekawie, więc zostawmy to. Zegar jaki jest, każdy widzi. A jak działa? No, liczy godziny, sekundy, minuty i tyle. No, ewentualnie można by jeszcze dodać, że można go nastawiać lub zatrzymywać. I to tyle. Bo zegar to zegar. Oczywiście dokładne omówienie obwodów odbyło się już w poprzednich częściach. Zatem tu i teraz pozostaje podziwiać działanie oraz cieszyć nasze oczy i uszy. Jako, że szczególnie ciekawie jest wówczas, gdy zmienia się więcej cyfr, aż prosi się pokazać kilka takich przypadków. Tu zmiana godziny, łącznie z dziesiątkami. Również nie zapominajmy, że zegar o północy też przełącza wszystkie cyfry, no bo przecież przechodzimy na godzinę 24, która tak naprawdę powinna być wyświetlana jako godzina 00. I tutaj tak jest. Godzina 24 utrzymuje się około 10 sekund. Ten czas wynika oczywiście z tempa rozładowania się jednego z kondensatorów i potem już zostają nam na zegarze same zera. Jeszcze kilka ujęć na pracę cyferek. Kolejna ważna rzecz to nastawianie zegara. Wyróżniamy tutaj przycisk stopu i wyboru ustawionych cyfr oraz trzy przyciski do manipulacji wartością: zerujący, dodający jedności i dodający dziesiątki. W trakcie ustawiania zmiana z 9 na 0 nie powoduje przeskoczenia wyższej cyfry. Niestety. Jak na złość podczas nagrywania nie chciały się do końca nastawiać godziny. Podejrzewam, że to specjalnie i po złości objawił się jakiś zimny lód. Zapraszam zatem do dalszego cieszenia oczu już pracą zegara.
Czy to koniec historii? Niekoniecznie. Przecież ciągle brakuje dokładnego źródła podstawy czasu. W tym filmie zegar posługuje się wewnętrznym źródłem, przekaźnikiem z kondensatorem i opornikiem, który również służy do mrygania wybranymi cyframi na czas ich ustawiania. Chyba nie muszę mówić, jak wybitnie jest to dokładne źródło czasu, dlatego całość jest wyposażona w przycisk przełączający na zewnętrzne źródło oraz dwa zaciski do podłączenia jegoż. Ale przecież to wszystko jest jedną wielką sztuką dla sztuki, więc na cele pokazowe obecna forma myślę, że spełniła swoje zadanie. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.